godziny 13 zostaliśmy zadysponowani do wykupu budynku wielorodzinnym w Opolu przy ulicy Grota Roweckiego 12. W dojeździe na miejsce zastaliśmy pożar na czwartej kondygnacji tego budynku w mieszkaniu. Nasze działania na miejscu w pierwszej kolejności to była ewakuacja osoby poszkodowanej z tego mieszkania i w następnej kolejności przekazanie jej zespołowi ratownictwa medycznego. Osoba poszkodowana została zabrana w dalszej kolejności do szpitala. Następnie podaliśmy jeden prąd wody w natarcie na pożar w mieszkaniu. Na chwilę obecną trwa wietrzenie tego mieszkania na miejscu, zarządzanie kryzysowe, patrol policji, pogotowie gazowe, które odłączy cały pion gazowy w mieszkaniu. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie stwierdzić, z jakich przyczyn doszło w mieszkaniu do wybuchu. Można się przedstawić? Starszy aspirant Michał Strzelczak, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.